Chciałabym mówić o Bogu. Ozeasz, rozdział 4, werset 6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Chciałabym mówić o Bogu, o Jego miłości do ludzi i świata, o tym, że Syna swego dał, aby nas zbawić i mieć nas na zawsze przy swoim boku. Uwielbiam Cię, Panie, za Twą wielką miłość. Uwielbiam Cię, Panie, za ten wszechświat z człowiekiem jako koroną. Uwielbiam Cię, że wszystkim stworzeniom zapewniasz egzystencję. Uwielbiam Cię, że za Twoje prawa kosmosu i prawo moralne. Dziękuję Ci za rozum, którym obdarzasz człowieka. Dziękuję Ci, że pragniesz, by miłość była spoiwem życia ludzkości. Dziękuję Ci za bogactwo i piękno przyrody. Dziękuję Ci, że sensem życia jest życie wieczne z Tobą, Boże. Na świecie jest tyle bólu, cierpienia, przemocy. Chcę ukryć Cię w Twoich ramionach. Otocz, Panie, swoimi boskimi ramionami mnie, moją rodzinę, ludzkość. Przy Tobie, Boże, ochrona, pokój, radość, nadzieja, szczęście i sens życia. Chcę zawsze chodzić z Tobą, Boże, swym życiem świadczyć o Tobie, Boże, w posłuszeństwie wypełniać Twój Boży dekalog. Bóg da mi zwycięstwo, zawiedzie mnie do niebios bram. Wierzę, że Bóg mnie i moim bliskim da nam wszystko, co nam jest do życia potrzebne, że obejmie swoim wspaniałomyślnym wzrokiem cały wszechświat, wszystkie byty. Zdaj się na Boga, człowieku, w Nim złóż swoją nadzieję. Pan przychodzi po raz drugi, aby zabrać swój lud do krainy wiecznego szczęścia. Dziękczynny Bogu wznieśmy śpiew, że nas stworzył, odkupił, żywi i chroni i wiedzie nas do rajskich bram. Chwalmy Boga, Ojca, Stworzyciela i Odkupiciela. Amen.